Cześć, tutaj Metal 503557 i Jemy 29. Robimy naszą wspólną kolekcję kostek Rubika i dodatku. Na razie skromna, ale fajne. Będzie się rozwijać. Skromna, ale nie no, fajna jest. Fajna. Taka, można powiedzieć, przydatna, bo taka jakaś realna, nie ma po co kupować kostek, jakieś, których się nie układa. No, tak. Że tam 50 trójek mamy, nie? No, dobra, zacznę. Ja no. Zacznę od czwórki Shengshu. Kupiłem za 36,50 u Netcuba. Tak, u Netcuba. Jak widzicie, tutaj zacząłem sobie montować białą warstwę, tutaj kawałek żółtej. No, po nasmarowaniu chodzi naprawdę bardzo dobrze. Jest przede wszystkim szybka. Budowy nie ma sensu pokazywać, no oczywiście regulowana, no i to jest chyba wersja czwarta wersja. Ogólnie kostkę bardzo polecam, świetnie się rusza, no i szybka, kąty no, tam jakieś 15 stopni. Zaraz pokażę jeszcze białą, bo białą też mamy taką samą. Ogólnie bardzo dobra kostka. Dobrze, tu Square'a dawaj. Square, jakoś tam Diamond Crystal Scaf albo Hexagonal Deep Pyramid. Oczywiście kostka jest regulowana, bo to jest normalna trójka. O, tylko, modyfikacji. Że nie, właśnie bardzo dobrze chodzi, bo nasmarowałem. Nie, centerkapy się mocno trzymają. No, są świetne centerkapy, naprawdę, Dajanie się od nich uczy. To jest normalna trójka, tu mamy środek, krawędzie, narożniki. No i w sumie budowę może pokażę. No to dosyć ciekawa kostka. I to jest krawędź. Normalna budowa. W środku krzyżak. Jak do trójki, nie? No. Może pomieszam, bo nie zrobiłem tego w recenzji. Nie będziesz teraz układał, bo za długo ci zejdzie. Nie no, naklejki tutaj są nawet w miarę, nie ale najgorsze. Takie jak w Rubiksie. To jest taka kostka, żeby po prostu poukładać. Można dostać oczopląsą. Mózg już mi paruje. No teraz ja. Nie skończyłeś Rubiksa, ale ja zacznę. No. Tutaj mamy Funk Kun na kolorowym plastiku. Nie wiem, która wersja. To jest jedna chyba wersja tylko. Kostka chodzi bardzo dobrze. Śmiga, co? Kostka chodzi. Przesuniemy. Kostka chodzi bardzo dobrze. W ogóle nie lokuje. Czasem ścina 45, zależy z której strony. Trzeba doregulować. Tylko, że jest wada, bo bardzo często popuje. O, w dupce. Weź nie ruszać. Dobra, tutaj mamy krawędź. To jest identyczna budowa jak w Dajanie. Rozszczepialna. Ja mam jeszcze przed chwilą smarowałem, prawie przed chwilą. Więc naprawdę chodzi bardzo dobrze. Nie wiem, pomieszam jeszcze. Nie wiem, po co ja mieszam. Dobra, ja też czwórkę pomieszam. No to za. Jak już mieszać, to wszystkie. Teraz. Dobra, nie będę układał, ułożę sobie krzyż. No, więc ogólnie kostki bardzo są dobre. Kontynuujmy. Jak już trójki, no to tutaj mamy Funk Kuna na żółtym kolorze, na żółtym plastiku. Ścina nawet lepiej niż kolorowy. I szybszy. Jest strasznie, bardzo szybki. Tylko ale taki, popy taki ma o wiele częstsze. Tak, często popuje i chodzi tak bardziej twardo niż szybko. Ale szybko chodzi, jest szybko. Lekki. O, jest bardzo lekki. Nie jak Alpha Chun, ale, no. Ale jest naprawdę super lekki. Właśnie, chciałem budowa jeszcze jedno dodać, tak samo jak tu, tylko że wyjąłem torpedki i i tak mniej popuje niż jakbym miała torpedki, bo torpedkami to była masakra. Jeszcze haczyły też strasznie torpedki. No strasznie haczyły i w ogóle się kostka rozpadała co trzecie ułożenie. Dobra, to tutaj. Wow, to tutaj pomieszaliśmy. Kontynuujmy, może Rubik's Cube, taki jakby to powiedzieć. Nie no, chciałem powiedzieć taki pospolity. Nie wiem jak to się. No mówi. Taki, że popularny. No, popularny, tak. Dla początkujących. Poczciwy Rubik's Cube. No. Bardzo dobra kostka na początek, ale i tak wolałbym zacząć od na przykład Shengshu. Ale normalnie niezły rekord. Na tej kostce Adam wykręcił 30 chyba 3 sekundy. No, ja na Rubiksie mam 27, ale 33 sekundy to i tak jest masakrycznie dużo. No, mało.
Dużo. Mało, sorry, bo w sensie, no, że szybko, ale mało, no. Nie no, ogólnie kostka jest bardzo fajna. Ja sobie zmieniłem naklejkę na logo, bo w ogóle zmieniałem tutaj. Ja już chyba w ogóle zmieniałem tutaj naklejki. Najgorsze co jest w Rubiksach, to naklejki, masakra. No, nie wiem, foliowe, ale takie tandetne. Do wyrzucenia. Spieprzyłem coś. Ojżeś tak cudował. No dobra, zacznijmy. No tak, już mnie ułożyłem, to teraz pomieszaj. Można powieszać. To teraz ty zacznij omawiać Rubiksa. Mój Rubik jest naprawdę świetny. To ja widzieliście w jednej sesyjce ścina 180. No. Po krótkiej przerwie. Wracamy. Rubik, no. Po nasmarowaniu dobry jest, naprawdę szybki. 27 sekund to myślę, że dużo jak na takiej kostce. Ale nie ma mało. Się mało. Ale porównując do tego Rubiksa, to jest bardzo zaniedbany Rubiks. Biedny normalnie. Biedny. Zobaczcie. Od właściciela. Ja wolę nie pokazać, co z nim zrobiłem. Bo to było zniszczenie. Ale naprawdę świetnie chodzi. Szybki jest. Po nasmarowaniu. No wiecie, tandeta. Nie tam tyle tandeta, co nam. Po prostu to do speedcubingu się nie nadaje. No. Loki częstsze, mimo że tam są jakieś próby zmodowania. Dobrze, kontynuujmy. Tutaj mam kostkę, jak to nadałem, pradawną. To jest kostka, którą, jak już się dokładnie dowiedziałem, mama dostała na jakiejś promocji. To była jakaś limitowana edycja, chyba jak się kupiło coś. Tak, piła. Się chyba 4 litry Pepsi się kupiło, to się dostało taką kostkę i to w ogóle tylko chyba jednorazowe wydanie było. No i tutaj macie marki Pepsi, Schweppes, znaczy Mirinda, Schweppes, Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max i 7-Up. Ale wychodzi jeszcze kostka Pepsi jest... Max? Nie wychodzi. Kostka jest naprawdę bardzo dobra. Budowę możecie zobaczyć w moim filmiku, jak ją prezentuję, tylko że no to jest taka kostka, można powiedzieć, za 5 zł, tylko że powiększona, znacznie powiększona. I trudniejsza niż za 5 zł. I trudniejsza, ponieważ no, a pokaż do trójki. I do trójki. I trudniejsza, ponieważ trzeba poprawnie spermutować środki. Nie tyle spermutować, co po prostu muszą być poprawnie ułożone. Tak, to jest trochę trudne. Ja do tego niedługo zrobię tutorial, bo już planowałem, obmyślałem wszystko. No to nie wiem, nie będę pokazał budowy, no bo to jest klasyczne. No, tutaj mamy Shengshu 4x4 na białym plastiku. Kostka naprawdę chodzi świetnie. Chodzi, można powiedzieć, lepiej niż ta. Nie będę nadawał, ale chodzi naprawdę lepiej, no, gładziej. Dobrze chodzi. Ponieważ potrafię ją utrzymać, nie wiem, że ty. Dobrze, chodzi bardzo płynnie. Szybka jest, bo ją smaruję często. Jest bardzo luźno, więc trochę loków łapie. No widzicie, w ogóle się... Ale to są wewnętrzne. No. Trzeba zrobić kostkę. I tutaj są śruby. No, ogólnie kostka jest bardzo dobra, naklejki masz bardzo też dobre. Nie pomiesz, jak to zrobię, pokażemy budowę jednak tam na szybko. O, to masz budowę. Luźno? Mam luźno tę budowę, mówię. A były łatwo... Żeby nie rozwalić. Może jeśli chcecie, jak złożyć czwórkę, to możemy chętnie zrobić filmik. No. To jest bardzo proste, niektórzy wiem, że mają z tym problemy. Ja sam, jak po raz pierwszy, to byłem cały czerwony. O, fuck. Spać nie mogłem. Ja pierniczę. No wyszły, no, więc wystarczy wcisnąć. Dobra, czekaj. Patrz. Jak widzicie, no to tu jest krawędź. Tradycyjny. Tu jest druga krawędź, tu narożnik jest. O. Patrz, ja to robię tak. Tu macie narożnik. No. No i teraz już widzicie, jak złożyć kostkę. Dajesz, ach, 500. Gdzie mam? Masz 500? 500. Co się rozkłasz? To miała być pokaz kostki. Kostek. Kurde, grubika. Ty masz jakąś lipną tam. Zaraz to naprawimy. Gówniarz jest. Tutaj. No i włożyłem do środka. No jest, dobrze. Nie, no, nie jest dobrze. Dobra, odkładamy kostkę na chwilę. Świetna budowa. Mieliśmy ją pomieszać. Pomieszajmy. Spokojnie. Jak pomieszamy, to możemy kontynuować z takich niestandardowych. To jest kostka. Tak. Z papieru, ona jest... Miliard 500 paritivów i parów. Tak, w ogóle nie ogarnia na nią paritivów, bo nie ma nawet krzyżaka, nawet nie ma kolorów. Nawet budowy wam nie pokażę. Można, no nie pokażę wam budowy, bo się trochę głupio składa. Ogólnie mogę powiedzieć, że to jest kostka złożona z origami, z takich 6 fragmentów. No to jest taka... Takie do kolekcji. Można zrobić z kolorowej. Nawet z 6 kolorów.
Tutaj mamy kostkę 1 na 1 na 1, zrobioną z takiej zwykłej kostki do gry. Nawet tutaj widać to? Widać, widać. Nawet widać, że odciśnięcie od naklejek, bo to są dwie warstwy naklejek. Naklejone zwykłe naklejki z trójki. No to bardzo fajna kostka, ciężka trochę. Okay. Można zbajerować w szkole, że się ma taką kostkę. No właśnie, w ogóle to już to jest mistrzostwo, jak się ułoży. Bo to jest w ogóle taka trudna kostka. No, a sam Felix Zemdek to nawet one handem. Nie ułoży. No, patrzcie. Tutaj mamy podstawkę zwykłą. Drugą podstawkę, nieładną wprawdzie. Nieładną, ale działa. Ale działa, tak. To zaprezentujemy na dużej Meridzie. I tutaj też sobie włożymy, że a co mi tam no, fajnie dobrze będzie wyglądać. Nieźle osłaniać. To jak już jesteśmy w takich niestandardowych sześcianach. Sześcianach. To nie tutaj, jest sześcian. A to są sześciany, to niestandardowe. To tutaj mamy pudełko. Własnoręcznie zrobione. Widzisz to? Kurde, odsuń się. Tutaj mamy pudełko. Bardzo dobre, zrobione z pleksy. Wszystkie kolory standardowe. Od góry jest przezroczysta. Że jak włożymy kostkę. Pisać na brief. No właśnie, zaraz coś jeszcze. Więc jak włożymy, to mam tutaj białą ścianę. Ogólnie kolory na niej są prawie identyczne. Znaczy, no tutaj wszystkie są identyczne. O, nawet tutaj można łatwo zobaczyć. Tylko i to jest pudełko stworzone na kostkę 3x3. Kostka się mieści Bożka, bardzo dobrze. Musiałeś to ruszać. Nie no, pudełko jest bardzo ładne, wypolerowane, nie ociera nigdzie. Prawdopodobnie piszcie w komentarzach, to wystawię takie jedno pudełko A jeśli będzie na więcej, licytację. To więcej wystawię. Nie no, i tu mam jeszcze drugie pudełko, jeśli takie samo, tylko że większe na kostkę 4x4 wkładaj tu. Widzicie? Tam minimalnie luzu mam. No bo w woreczkach to mieliśmy takie przykre doświadczenie, że wzięliśmy do szkoły i było po naszej czwórce. Tutaj mamy woreczek. No piękny, dokurzany. Dostałem, no. Musiałeś tam sobie zrobić. No to, to ogólnie takie dwa pudełka. Tu też nawet jest bardzo ładny kolor. W sumie to są dwa takie same pudełka, tylko trochę większe. A, benzynie mówiłeś? Nie, nie mówiłem o benzynie. Tutaj mam benzynę. Widać to. Widać, widać. Ekstrakcyjną. Przelaną z takiego większego pojemnika. Teraz wyczyścimy mojego Rubiksa, bo jest tak tłusty. No za i to jest benzyna, najlepsza jest benzyna do odtłuszczania kostek po zdjęciu naklejek. Nie? Bo tak, bo spiryt nawet. Nie, no w ogóle do odtłuszczania kostki, bo ta kostka jest strasznie tłusta. Ale lepszy niż spirytus. Takie coś można dostać w sklepie z farbami i w ogóle. No i czym bo to jest ekstrakcyjna, to jest lepsza. Czym no czy smarujemy, tu mamy dwa smary, jeden mój, smar drugi silikonowy, mój, teflonowy, najlepszy, polecam, ale strasznie. Ale z mulami. Ej, głupi jesteś, zmula ci. Zmulił mi czwórkę przecież, nie pamiętasz? A to moje Rubiksy, chłopie, po nim chodzą. Nie no, to jest mój smar z sprayu. Silikonowy, mój też jest z sprayu. Dałem za niego 14 zł. Ja dałem za niego, nie wiem ile, bo go dostałem od taty. I jest 400 ml pojemności. A ja mam 400 ml. Dobra, to chyba jest tyle. Ale na serio świetnie tutaj się mam jeszcze najnowszej generacji timer, widzicie? W ogóle łapie nawet czasy do sekundy. Nawet nie wiem, czy to się da zrobić. Nie no, tam było 0,2, teraz jest 0,9, no łapie. Będziesz musiał pokasować. Będę musiał pokasować. Patrz, jak średnio ma 0,6. O, stary, dobre. Pobierz Feliksa, bo Felix ma... Średnio ma 7 coś chyba. No. Zaraz włączymy, bo tu mam... Nie kasuję tego tu. Na zdrowie. Tutaj mamy 7,53, a ja mam średnią 20. Nie skasowałeś 0,70. No nie, no nie skasowałem dwóch. Mówię, żeby nie kasować. Dobra, to teraz mam średnią 33. Ale ostatnio mi coś słabo szło, bo miałem 29. Zawsze jak ułoży 27 sekund lub coś w tym stylu, to później układa przez 2 dni 40 sekund. No, taki podeks. A, i mieliśmy mojego Rubiksa. Czekaj, masz jakiś papier? No. To teraz zaprezentujemy. Ja tego nawet nie otwierałem. Cezura. Wąchaj, brawo. Wąchaj. Chcecie się sztachnąć? Wąchać. Naprawdę dobre. Lepsze niż spirytus. Lepsze niż inne jakie te. Więc ogólnie bierzemy. Wystarczy namoczyć i wystarczy przeczyścić. O! O jak się błyszczy, o jak się błyszczy.
Nie wyłaź z kamery. Nie wyłażę. Znaczy ja nie widzę tego. Jesteś niesamowity. O stary, już nie jest pusta. Tylko poczekaj. Już w ogóle nie jest pusta. No, no bo to jest benzyna, która... Ale naprawdę jest Rubik szybki. Nie wiem, czemu ten metal go tak hejtuje. No bo mam lepsze. No, chcesz jeszcze? Puh. Oj, jedzie. Adam trochę, już to ma przyzwyczajenie w tym. No, jak się czasem wąchnę to. Aha, i chciałem jeszcze pokazać... O, właśnie, zapomnieliśmy o najważniejszym. Zapomnieliśmy o mojej, nie wiem, prezentacji. Widać to? Zmieści się? Poczekaj, to ja wezmę to w łapy. No to bierz to w łapy. Jak widzicie, tutaj jest, można powiedzieć, taki... Jak to się nazywa? Paleta. Paleta kolorów. Ej. Przewróciło się... Co? Szwed? Pradawna. No, to jest moja paleta kolorów. Do sprzedaży naklejek i oczywiście będzie trochę tych naklejek więcej, bo tu mam nie wszystkie. No i... Mam taką promocję, że będę sprzedawał naklejki do... No jeszcze nie zrobiłem drugiej części. No i będę sprzedawał naklejki i po zakupie będzie można wybrać sobie odcienie i kolory. Na przykład jeżeli chcemy stworzyć jakąś unikatową kostkę, którą sami jedynie mamy, no to bierzemy sobie na przykład taki ciałowy kolor. Nie wiem, czy jeszcze dokładnie będzie... Bo tu mam, widzicie, kolory z Mirrora. Tak, mamy taki kolor z Mirrora, srebrny. I tu mam złoty. Tu mam jeszcze trzeci żółty, ale to już niepotrzebne. No i... Więc ogólnie to są... Tyle. To będzie to taka... To jest nasza kolekcja. Będzie taka, taki dodatek, że... Straszny burdel. To będzie taki ogólnie dodatek, że będzie można sobie wybrać kolory. Tu mam jeszcze złączone half-brighty. Wszystkie. Więc jak kupujecie, to dokładam czarny i biały. No i to I to by było na tyle. To by było na tyle. Narka.